Kronika Narodzin Solidarności. Przyszła Ania Walentynowicz i powiedziała nam, że ją zwolniono ze stoczni. Lech Wałęsa, który był na tym spotkaniu, powiedział: jak to? Będziemy bronić panią Aniu, to strajk zorganizujemy, nie? Stoczniowcy uważali za swój obowiązek bronić mnie, bo znali mnie jednak bez mała 30 lat. Witam pana premiera i Komisję Rządową Stoczni Gdańskiej na drugim spotkaniu z Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym. Za chwilę prowadzić będziemy rozmowy w sprawie żądań strajkowych robotników Wybrzeża. Zaleciłem wszystkim strajkującym, że poddajemy się tylko razem. Nie wolno, by ktokolwiek się wyłamał. Więc to było ważne, że oni przychodzili, że przychodzi taki Wajda, którego się zna z telewizji i jest między nami. No to dla nas to było coś, kurde, jak tacy ludzie są z nami, to kto przeciwko nam, nie? Pokazaliśmy, że Polacy jak chcą, mogą ze sobą zawsze porozumieć się. Ogłaszam strajk za zakończony. Jeszcze Polska nie zginęła.